starszy mój, żeby... Kanterek. Żeby Tadeusz Sokowski, rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Turystyki Kamperowej i Karawaningowej i Camper Team. Allegro. Janusz Koliński, założyciel Camper Teamu i dużego forum internetowego dla właścicieli kamperów, dla podróżników, jak my to mówimy, łazęgów kamperowych. Jesteśmy w Radawie, w przepięknym miejscu, w którym rzeczywiście zakochaliśmy się, zaproszeni przez kolegów stąd. Z tej ziemi, ziemi przemyskiej, którzy chcieli nam tę ziemię pokazać, chcieli nam pokazać Przemyśl, Jarosław. Zjechaliśmy w liczbie 56 kamperów, być może w przyszłości będzie nas nawet więcej. Stanowimy chyba jednak, jak patrzymy na ludzi, którzy tutaj w tym ośrodku przebywają, jakąś atrakcję, bo niektórzy do nas przychodzą i powoli podejrzewam, że będzie przybywało kamperowców na skutek właśnie wizyty u nas. Ta impreza odbywa się dzięki naszemu koledze, który tu jest jego samochód i dzięki wójtowi gminy, która jest właścicielem tego obiektu pięknego w Radawie i jesteśmy tu przyjęci bardzo pięknie, koncertowo i zapraszamy wszystkich ludzi, którzy mają taką ochotę, żeby przyjeżdżali do Radawy i tu odpoczywali. A koncertowo dlatego, bo nawet koncert dla nas będzie dzisiaj o 18:00, widać, że już się zbierają artyści ludowi, jako że na takich zlotach, których organizujemy bardzo dużo, nie ograniczamy się do spotkań i pogawędek przy stolikach, przy winku i przy kawie, ale zwiedzamy okolice, mamy imprezy artystyczne, no często nawet o wydźwięku dydaktycznym. Jest to nasza piękna zabawa, ale zabawa, która bardzo uczy i rozwija. Dzisiaj mieliśmy taką atrakcję zlotową, zresztą większość zlotów tak jest organizowana, żeby pokazać okolice, miejsca, w którym odbywa się zlot. I dzisiaj mieliśmy wycieczkę autokarową do Przemyśla i do zamków Krasiczyn. Tak, no a teraz właśnie będziemy przy ognisku siedzieć wieczorem po występach artystycznych, ludowych dla nas. Przy gitarze będziemy śpiewać, bawić się, a jutro do domu. Zresztą z Babosiowa, witam miłych gości.